No więc wiemy już, kiedy dokładnie będą wybory. Pierwsza reakcja opozycji lewicowo-liberalnej: te wybory nie będą uczciwe, te wybory nie będą demokratyczne. Dlaczego? No, z licznych wypowiedzi można się domyślić, dlatego że przerżniemy te wybory, więc na wszelki wypadek już mówimy, że zostały sfałszowane. Jeżeli przypadkiem ich nie przegramy, to przestaniemy tak mówić. Zgodnie z formułą, którą zupełnie otwarcie przy wyborach prezydenckich Roman Giertych sformułował, tak, otwartym tekstem. Trzeba mówić, że te wybory są sfałszowane, chyba że je wygramy, to wtedy nie będą sfałszowane. Ale tutaj Państwa może zaskoczę. Ja w zasadzie jestem skłonny podpisać się pod stwierdzeniem, że to nie są demokratyczne wybory. Tylko z zupełnie innych przyczyn, tak uważam. Nie dlatego, że telewizja państwowa i w ogóle media państwowe są po stronie rządu, bo z kolei media prywatne, korporacyjne, lepiej powiedzieć, są po przeciwnej stronie i jest zachowany pluralizm. Jeżeli to, że media państwowe są po stronie rządu, ma znaczyć, że te wybory nie będą uczciwe, no to w takim razie nie było dotąd w Polsce uczciwych wyborów, bo nie przypominam sobie takich wyborów, w których by media państwowe nie były po stronie rządu. Tylko z reguły były również dzięki Krajowej Radzie Radiofonii, systemowi rozdawania koncesji, w jednej orkiestrze po tej stronie rządowej z mediami prywatnymi. Nie dlatego, że rząd używa pieniędzy państwowych czy tych możliwości, jakie daje im sprawowanie władzy do watowania, sterydowania, jakkolwiek tam powiedzieć, podpompowywania czy podlewarowania kampanii wyborczej, bo to też robił każdy dotąd i Bronisław Komorowski też, jak jeździł po kraju nie jako kandydat, tylko jako urzędujący prezydent. A że bredził przy tym o specjalistach od kur, no to wyszło jak wyszło. Czy zachęcał, żeby brać kredyt i rzucać pracę, czy zakładać pracę, już nie pamiętam dokładnie. Mało tego, jeżeli to miałoby sprawiać, że wybory nie są uczciwe, no to nie ma uczciwych wyborów w ogóle w tak zwanym demokratycznym świecie, ponieważ jako żywo w Stanach Zjednoczonych, jak Ronald Reagan kandydował na przykład i było pięć sióstr, tak zwanych pięć wielkich telewizji, ani jedna nie była za Reaganem, wszystkie były przeciwko niemu. Jeszcze w latach, jak byłem w Stanach na stażu pierwszym w połowie lat 90. było takie badanie, właściwie sprawdzenie, jak się rejestrują jako wyborcy dziennikarze, bo w Stanach jest taka instytucja zarejestrowanego dziennikarza i wyszło wyraźnie, że miażdżąca większość, tam bodaj 70 czy 80% dziennikarzy zarejestrowała się jako stali wyborcy demokratów, a tylko niecałe 10%, 8 czy nawet 7% było zarejestrowanych jako wyborcy republikanów, pozostali się nie rejestrowali, bo to nie jest obowiązek, tylko taka afiliacja popierania swojej partii. Więc tyle w temacie stronniczości, o tym zresztą mówiłem wielokrotnie. Zobaczcie Państwo debaty w zachodnioeuropejskich mediach, na przykład przy wprowadzeniu euro, czy jednopłciowych małżeństw legalizowania, gdzie badania opinii publicznej pokazują, że no dobrze, może nawet nie większość, ale czasami większość, ale powiedzmy około 50%, niech będzie, że tylko 40% społeczeństw ma zdanie inne od obowiązującego, a nie ma ani śladu tego zdania w żadnym medium. Nikt, żadne medium nie krytykowało euro, nikt nie krytykuje, żadne medium wiodące nie krytykuje pogłębiania integracji Unii Europejskiej, czyli przeorganizowania jej tak, żeby jakaś centrala rządziła, nie zważając na prawo, znaczy pozbawiając prawa weta kraje członkowskie i tak dalej. Więc nie, to wszystko wrzućmy, to jest szajs, to jest bzdura, po prostu nie słuchajmy tego bełkotu. Niemniej jednak rzeczywiście twierdzę, że te wybory nie będą demokratyczne. Dlaczego? Bo żadne wybory u nas tak naprawdę nie są demokratyczne, ponieważ nie spełniamy warunków, które trzeba spełnić, żeby demokrację stworzyć. Ja w swojej książce Strolowana rewolucja wymieniłem 5 dokładnie takich warunków. 5 warunków musi być spełnionych, żeby demokracja funkcjonowała. Ktoś z fanów na Twitterze nazwał te moje 5 warunków kwincungsem Ziemkiewicza i to mi się bardzo podoba. Więc pierwszy punkt tego kwincungsu mojego, pierwszy warunek podstawowy, który musi być spełniony, żeby demokracja funkcjonowała, to musi istnieć demos, czyli wspólnota połączona świadomością wspólnego interesu. Proszę sobie sięgnąć do Arystotelesa.
bo to on już wszystko dokładnie opisał i jest nieprzekraczalna poza demokrację ateńską. Mieszkańcy polis, którzy się czują odpowiedzialni za to polis, którzy uważają, że to jest ich polis, którzy wiedzą, że mamy różne zdania i teraz te zdania możemy ucierać, albo w końcu doprowadzamy do głosowania i po prostu zdanie większości przeważa, a mniejszość musi się z tym pogodzić, ale to jest w obrębie polis. Nie ma demokracji takiej, że Ateny, które mają tam powiedzmy 1,0 mieszkańców i Teby, które mają 0,7 tej wielkości liczby mieszkańców, które mają Ateny, demokratycznie coś ustalają, bo wtedy oczywiście Ateńczycy przegłosowują Tebańczyków i Tebańczycy nie mają w ogóle nic do powiedzenia. Ale to nie jest żaden demokratyczny związek. Nie ma demokracji polegającej na tym, że głosujemy 60 milionów Niemców, głosuje przeciwko 30 milionom Polaków i robi co chce, mówi demokratycznie, żeśmy to ustalili. To tak tylko w starozakonnym kawale jest taki rabinie, którego nikt nie chciał i powiedzieli mu, że muszą w jakimś miasteczku go przysłali i powiedział, że muszą się pogodzić z wolą większości, ponieważ wszystkie inne miasteczka chcą, żeby on był tutaj w tym miasteczku rabinem. To tak a propos sporo Romana Giertycha. Przypominam ten dowcip. Być może jak on tą też gdzieś tam w końcu demokratyczną wolą większości zostanie podkukulczony którejś z jakiejś tam partii. Więc musi być ta wspólnota połączona wolą bycia razem i świadomością, że jedziemy na jednym wózku, mówiąc słowami najprostszymi. Czy taka wspólnota w Polsce istnieje? No nie. I tutaj potocznie mówi się, bo u nas istnieją plemiona polityczne, bo te plemiona polityczne nawzajem się wykluczają z debaty, bo każde z tych plemion nie mają charakteru politycznego, ale nie mają charakteru politycznego. To są plemiona tożsamościowe. Gdyby mówić o polityce, no to jak wiecie Państwo, w polityce się ludzi poglądy ustala tak umownie, mówiąc o poglądach lewicowych, prawicowych, centrowych. Lewicowe to są te progresywne, prawicowe to są te bardziej konserwatywne, a centrowe to są te żadne, tylko takie mniej więcej trochę stąd, trochę stamtąd, synkretyzm i ciepłe kluchy. I tak mniej więcej się to ma. Ale w każdym z tych plemion, zostańmy na chwilę przy tym określeniu, mamy i lewicę, i prawicę, i centrum, każde swoje. I to nie jest nowość w Polsce. Dokładnie tak samo było w czasach międzywojennych, gdzie istniało plemię piłsudczykowskie i istniało plemię ludowo-endeckie i plemię piłsudczykowskie sprawowało władzę, ponieważ wzięło ją przemocą w drodze zamachu stanu i niby tam były jakieś głosowania przecież, ale jak wyszło z sondaży i wszystko wskazywało na to, że piłsudczycy, czyli ten ich BBWR nie wygra wyborów, tylko wygra jakiś centrolew, no to Piłsudski kazał wszystkich tych centrolewicowców zamknąć, powsadzać do pierdla, dać im wycisk, prawda, część wypchnąć za granicę i tak się skończyła próba wygrania wyborów z Piłsudczykami. Czy dzisiaj to się odtwarza? No w pewnym stopniu tak. Mamy dwa nurty tożsamościowe i te dwie tożsamości się nawzajem wykluczają. Moim zdaniem porównanie z plemionami nie jest dobre. To często się narzuca takie Hutu, Tutsi. Hutu i Tutsi to są plemiona, które realnie nigdy nie istniały. Znaczy one nie istniały przed kolonizatorami. Kolonizatorzy celowo, tak jak w sławnym eksperymencie Filipa Zimbardo, podzielili tubylców na tych wysokich i tych niskich i takich wyhodowali dwa plemiona, które się nienawidzą wzajemnie i zwalczają się ile się tylko da. Ale kwestia nie jest w plemienności. Istotą sprawy jest, wrócę do tego, bo kiedyś już mówiłem o kundlizmie Melchiora Wańkowicza i bardzo polecam Państwu ten filmik. Istotą sprawy jest to, co Wańkowicz właśnie w swoim kundlizmie uchwycił. Istotą sprawy jest to, że Polska, tu już mówię swoimi słowami, nie Wańkowiczem, czy od siebie do niego dodaję, cała polska specyfika, jak o tym pisałem w Chamie Niezbuntowanym, wynika z tego, że w Polsce nigdy nie było walki klas. Dlatego na przykład polska lewica nie jest żadną lewicą,
i nie ma społecznego oparcia, a zwłaszcza nie ma go tam, gdzie teoretycznie mieć powinna, czyli wśród wykluczonych, biedniejszych. Nie, przeciwnie, to lewica wyklucza. W Polsce lewica jest zgromadzeniem paniczyków z rozbuchanymi aspiracjami, których lewicowość nobilituje, prawda? Głównie przyjeżdżający z prowincji studenci szkół wyższych, którzy się chcą oderwać od swoich korzeni przez pogardę dla tych swoich korzeni, dla tej wiochy, z której pochodzą, to oni głównie zasilają te wszystkie jakieś tam partie Razem, czy inne tęczowe przedsięwzięcia, natomiast chłopi, robotnicy, ludzie ze społecznych nizin, otaczani przez tę lewicę pogardą, głosują na księdza proboszcza, głosują na rewindykacje socjalne pod hasłami suwerenności państwowej czy narodowej. No krótko mówiąc, w tym umownym podziale mieszczą się po stronie PiSu. I to właśnie pokazuje, że to nie plemiona, to jest kwestia... A zaraz skończę ten wątek. Nie było w Polsce walki klas poza jedynym podziałem klasowym na szlachtę i na chamstwo. Szlachta uważała, że pochodzi od Sarmatów, ludu z korzeniami jeszcze ze starożytnego Rzymu, który zajął te tereny, podporządkował sobie jakąś miejscową hołotę, w związku z czym absolutnie szlachcic nie patrzył na chłopa jako na rodaka. Tak jak przez wiele wieków angielskie elity normańskie nie patrzyły na plebs anglosaski jako na swoich rodaków, bo oni ich podbili i po prostu nimi rządzili. To ten podział świata uzasadniano, prawda, Biblią, synami Noego. Ham, jak wiadomo, obciążony został klątwą. Wiadomo tym, co wiedzą, co to Biblia i co w niej jest napisane. Ham obciążony został klątwą, na mocy której jego potomstwo miało służyć potomstwu jego starszych braci. A starsi bracia to oczywiście była szlachta, u nas Sarmaci, w Anglii Normanowie. To była dość popularna teoria w tamtych czasach. Więc oczywiście też, jak mówimy o demokracji w III RP, to była bardzo dobra demokracja, ale ona funkcjonowała tylko w obrębie tej grupy Sarmatów, narodu szlacheckiego, jak to się mówi, tak jak demokracja ateńska czy rzymska nie dotyczyła przecież niewolników albo jakiegoś tam plebsu, który niczego nie posiadał i nawet jeśli formalnie nie był niewolnikami, to de facto był, bo był materialnie całkowicie uzależniony jako klienci rodów patrycjuszowskich. Więc nie było tego podziału klasowego, który sprawiał, że na Zachodzie klasy niższe z klasami wyższymi się ścierały, gilotynowały te klasy wyższe, albo te klasy wyższe je pacyfikowały, jak prawda w czasie wojen chłopskich, wojny 30-letniej, albo te niższe, te wyższe wyniszczały, albo jak w Anglii te niższe wykupywały, prawda, doprowadzały do pauperyzacji, arystokracji i krótko mówiąc, czy to batem, czy gilotyną, czy widłami, nawzajem się te klasy społeczne uczyły szanować siebie, prawda, i jaśnie państwo musiało przyznać, że jednak chłopstwo ma jakieś tam prawa, bo się o nią upomniało. Nic takiego w Polsce nie było. Jak się chłop czuł prześladowany, to uciekał albo do innego pana, albo gdzieś tam na Kresy Wschodnie, albo jak był sprytny, to dowodem Liber Hamorów sam udawał szlachcica. Nie było tej walki klas, którą Marks opisywał w odniesieniu do materiału zachodniego, no bo polskiego nie znał. Co było zatem? Od momentu, kiedy weszli tu zaborcy i szlachtę też zdeklasowali, to się zaczęła kooperacja, kooptacja się zaczęła. Ham został zaproszony, dobra, teraz przy Kościuszko, prawda, wzorem naczelnika Gromady Ludu Polskiego i inne takie towarzystwa demokratyczne, Kmieci też zapraszamy, oni też są Polakami. To była taka, dołącz do szlachty, będziesz też szlachcicem pod warunkiem, że będziesz z tego szlacheckiego obowiązku walki o ojczyznę się wywiązywał. No i szlachta się zmieniła w inteligencję, nie zmieniając swoich nawyków myślowych. Chłopstwo też zostało uszlachcone i w wolnej Polsce w 1918 roku doszło do takiego zasadniczego sporu, kto ma być szlachtą. Kto teraz przed kim ma zdejmować czapkę? No ponieważ jedyny zapisany w naszej duszy podział to jest podział na jaśnie państwo i chamów, którzy mają im czapkować. I każda strona powiada, nie, to wy jesteście chamy, to wy czapki z głów przed nami. A nie, chamstwo to wy czapki z głów. To samo się powtórzyło oczywiście w roku 1989. Zjawisko, które opisałem, myślę nieskromnie, że jako najlepiej w Polsce. I polecam tę książkę jako najzwięźlejszy i najtrafniejszy podręcznik do historii
transformacji ustrojowej po roku 89. Nie wiem, dlaczego pan minister Czarnek zamawia nowe podręczniki, zamiast po prostu zalecić klasom kolejnym, żeby czytały jako lekturę obowiązkową Michnikowszczyznę Rafała Ziemkiewicza, bo o tym właśnie, o tej swojej książce mówię, więc to zjawisko, które pisałem w Michnikowszczyźnie, czyli próba stworzenia przez Adama Michnika nowej elity, która siłą imponowania, która siłą autorytetu swojego, wynikającego z tego, że wchodzą w skład tej elity ludzie o ogromnych nazwiskach ze świata naukowego, ze świata artystycznego, ludzie nagradzani Oscarami i Noblami, ludzie, którzy brylują na zachodach, na salonach zachodnich, którzy tam są poważani, są klepani po plecach i dostają miłe listy od nich i mogą swoje potomstwo, niekoniecznie w sensie dosłownym, ale swoją młodzież wysyłać tam na zachód, na stypendia i oni znowu też wracają to w tej sakrze ludzi, którzy byli na Zachodzie, zostali przez Zachód zaakceptowani, to przez co to było? To była próba stworzenia nowej szlachty właśnie. Takiej, powiedziałbym, szlachty moralnej. Takiej jak Niemcy są mocarstwem moralnym się nazywali, tak teraz tak właśnie ta nowa szlachta miała być szlachtą moralną. I na czym polegał przełom roku 2015? Na tym, że tej szlachcie moralnej chłopstwo się zbuntowało i powiedziało, nie, to my jesteśmy szlachtą. Na tej zasadzie, bo to znowu reinkarnacja piłsudczyzmu, na tej zasadzie, dlaczego piłsudczycy się uważali za tę prawdziwą szlachtę wolnej Polski, chociaż w większej części akurat sam Piłsudski nie, ale taki ryc, prawda, czy inni, no delikatnie mówiąc, pochodzili z plebsu, z nizin społecznych. Zresztą widać było na przykład w tym legionowym nawyku, że oni sobie te pseudonim legionowy dołączali do nazwiska, tworząc dwuczłonowe nazwiska właśnie typu Rydz Śmigły, czy Grzmot Skotnicki, czy tam jakieś inne. Dlaczego? Bo to było wzorowane na nazwiskach dawnej szlachty. Tak? Pan Leliwa jakiś tam, nawet pan Habdank i tu nazwisko. To jako herb. Ten herb symboliczny, tym herbem symbolicznie zdobytym był herb walki o ojczyznę w Legionach i ewentualnie najlepiej w pierwszej brygadzie, no oczywiście, albo w POW. To było tytułem do tego, żeby Polską rządzić. Nie żadne wybory. Jak ktoś próbował wygrać wybory, kto nie należał ze szlachty, to był do Berezy Kartuskiej traktowany, albo wcześniej właśnie w procesie brzeskim na lewo zupełnie sądzony, w sensie na prawo, ale według kodeksu jeszcze zaborczego, który w 1931 roku obowiązywał, sądzony zresztą za bunt przeciwko władzy, dokładnie z tych samych paragrafów, w których swego czasu sądzono Piłsudskiego i jego organizację bojową PPS-u, jego PFW, prawda, i innych Piłsudczyków, takie to chichoty historii. I teraz Adam Michnik stworzył taką nową szlachtę moralną, która, no Adam Michnik, bo on jest twarzą, oczywiście symbolem, Bronisław Geremek ją stworzył, może Mazowiecki, no raczej nie, ale też na pewno związany, może Turowicz, może Tischner, nieważne. To była taka szlachta moralna, no zresztą tak jak prawdziwa szlachta, czy jak prawdziwa inteligencja miała swoje dobre strony, no jeść nożem, widelcem umieli, nie, jakieś mieli jeszcze dystynkcje w zachowaniu, którą potem ich zatracili po roku 2015, ale to była ta szlachta moralna, której trzeba było słuchać. Przed nią trzeba było czapki zdejmować. Kto nie zdjął czapki, był w dyby brany, na szczęście symbolicznie, bo to już czasy się zmieniły. I w 2015 roku ośmieliło się chamstwo wygrać wybory i odmówić posłuszeństwa. Jak już o tym Państwu mówiłem, ale to trzeba powtarzać. Wszystko, co stało się po roku 2015, nie mieści się w żadnej logice demokracji. To, że tamten obóz gęby ma pełne demokracji i ciągle gada o demokracji, to nic nie znaczy. Nie mają nic wspólnego z demokracją. Demokracja polega na tym, że się przegrywa wybory i się mówi, trudno, to jest demokracja. Przekonywaliśmy ludzi, rządziliśmy kilka lat, staraliśmy się rządzić jak najlepiej, ale oni wybrali naszych przeciwników. Musieliśmy popełnić jakiś błąd. Godzimy się z tym wyborem, gratulujemy wygranym, idziemy do opozycji, zmieniamy lidera partii, taka elementarna higiena, zmieniały hasła, ogłaszamy, że przemyśleliśmy udzielono nam przez wyborców lekcję, że się zmieniamy się dla ciebie, partia taka sama, ta sama, ale już nie taka sama, wyciągnęliśmy wnioski, teraz patrzcie, tamci popełniają błędy. To jest, jak powiedział klasyk,
powód, dla którego demokracja jest lepszym ustrojem niż inne, że jest to jedyny ustrój, który umożliwia pokojową zmianę złej władzy. Jeżeli władza wariuje, a władza ma zawsze tendencję do odrywania się od realiów i pomysłów głupich robienia, to w demokracji nie może tego robić zbyt długo i nie może swojego państwa doprowadzić do katastrofy, ponieważ zostanie w pokojowy sposób zamieniona na inną władzę. Można, jak nie ma demokracji, wielkie mocarstwa jak Chiny mogą zrobić kompletne szaleństwo typu polityka jednego dziecka. Mordujemy dzieci własne, bo ktoś tam wyliczył, że nie będziemy w stanie utrzymać się, wyprodukować dość żywności dla utrzymania populacji, jeżeli pozwolimy mieć dwoje dzieci każdej rodzinie. Potem już po kilku latach zmieniła się technologia, była zielona rewolucja, pojawiły się pestycydy, pojawiły się nawozy sztuczne. Z palcem w uchu mogliby Chińczycy swoją rosnącą populację utrzymać, ale ponieważ już raz Politbiuro podjęło decyzję, że polityka jednego dziecka, ta polityka jednego dziecka właśnie doprowadza Chiny do upadku. Demograficznego również. Możecie Państwo wierzyć, czy nie, ale najlepiej Państwo nie wierzcie. Popatrzcie Państwo w pracę ludzi, którzy Chinami zajmują się, są specjalistami od tego. Ja nie będę w to się wgłębiał, bo to jest tylko przykład, który Państwu podaję. Siłą demokracji jest to, że można zmienić złą władzę na lepszą władzę, a jeżeli ta lepsza władza się pogorszy, to znowu można znaleźć lepszą władzę. Dlaczego można? Bo działa ten mechanizm, że ten, kto przegrał, rozumie, godzi się na to. Na tym polega demokracja. Występuję do wyborów, chcę wygrać, ale mogę przegrać. Wychodzę na ring, chcę znokautować przeciwnika, ale muszę się liczyć z tym, że on mnie znokautuje i wtedy nie będę robił z histerii, że świat się zawalił, że hańba, że zbrodnia. No bo po prostu na tym to polega, tak? Przegrałem. To jest sport. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Sztuka polega na tym, żeby po przegranej się pozbierać do kupy i wygrać znowu. To jest to piękno demokracji. Czy to w Polsce funkcjonuje? No ani trochę. Pierwsze zetknięcie, tu powtarzam, bo to tak, znaczy nie powiem, że pierwsze. Ja już to właściwie wyczuwałem instynktownie jako kompletny szczawik, kiedy wojna na górze się zaczęła i kiedy Wałęsa wygrał wybory prezydenckie. I się okazało, że Wałęsa nie miał prawa wygrać wyborów prezydenckich, ponieważ on nie był wtedy szlachtą. Potem został uszlachcony, kiedy się okazało, że na jednym wózku jadą agenci z Unii Demokratycznej i z Belwederu, a więc trzeba było przeciwko szalonym lustratorom zawrzeć sojusz, który to sojusz oczywiście właśnie poczuł się szlachtą moralną. W ten sposób Wałęsa został dokooptowany, ale był moment, kiedy to Wałęsa był Kaczyńskim i on nie miał prawa wygrać wyborów. Kiedy wygrał wybory, to społeczeństwo zostało ochrzanione przez księdza Tischnera, że są homo sovieticus, prawda, że to się nie liczy, że to jest przecież ham, on nie umie dwóch słów skleić. No, to jest bardzo istotne poczucie szlacheckości. Poczucie szlacheckości jest poczuciem inteligenckości. A w tamtym czasie inteligent, do dzisiaj teoretycznie tak jest, że inteligent właśnie jest. No, wie, że nie mówi się wzionem, tylko wziąłem, że nie mówi się om, tylko on na końcu, a Wałęsa tego nie wiedział, a w związku z czym przez parę lat był tym hamem zbuntowanym. Czy to działa u nas, co jest urokiem demokracji? Czy są wybory demokratyczne w Polsce, to znaczy po wyborach ten, kto przegrał wybory, kłania się, gratuluje zwycięzcy i pracuje nad tym, żeby zmienić się i spodobać się wyborcom, zdobyć serca wyborców i w następnym rozdaniu wrócić do władzy? Wracam do przykładu, nie pamiętam, który to był rok. Zapisałem się do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Były wybory w oddziale warszawskim. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich było trochę takich ludzi jak ja. Sporo, jak się okazało, którzy się zapisali niedawno. I przez tych, którzy tam byli od lat, byli uważani za pisowców, czyli za chamów. Nie należeli do szlachty, która miała utrzymać dominację w stowarzyszeniu elitarnym, jakim jest Stowarzyszenie Dziennikarzy. Więc najpierw była wielka mobilizacja. Tam wystawili jako swojego kandydata na prezesa Krzysztofa Bobińskiego. Ściągnęli wszystkich emerytów, którzy już tam latami, prawda, ale popłacili składki na wybory, żeby ich nie skreślono. Ściągnięto wszystkich, no i doszło do konfrontacji. I okazało się, że jednak Krzysztof Bobiński przegrał, wygrał niewielką różnicą głosów Marcin Wolski. Kandydat nie szlachty. Znaczy ze swojego punktu widzenia, ale z ich punktu widzenia nie szlachty. Marcin Wolski wygrał, oczekiwał, że Krzysztof Bobiński mu pogratuluje, zaproponował, że w takim razie, żeby w tym pięcioosobowym zarządzie
dwa miejsca. Po pierwsze zaproponował Krzysztofowi Bobińskiemu, żeby przyjął funkcję wiceprezesa jako ten, który miał niewiele mniej głosów od niego, a po drugie, żeby w pięcioosobowym zarządzie, no dwóch przedstawicieli należało do tej frakcji Bobińskiego, a trzech do Wolskiego, no bo w końcu to on wygrał te wybory. Tak byłoby w demokracji. Tymczasem reakcja była taka, że pan Krzysztof Bobiński ze wszystkimi swoimi zwykłymi emerytami wyszli, jak przegrali wybory, po czym wszyscy złożyli wypowiedzenia, że wrzucają legitymację, odeszli ze stowarzyszenia, zapowiadając, że założą własne. Założyli jakieś tam towarzystwo, którego, o ile mi wiadomo, jedyna działalność polega na przyznawaniu sobie nawzajem nagród, których nikt nie ceni i nawet nie odnotowuje, i pisaniu rozmaitych donosów na Polskę i na Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, do różnych międzynarodowych stowarzyszeń dziennikarzy. To jest bardzo typowe. Ja o tym Państwu mówię, bo tak jest na każdym szczeblu, na każdym poziomie. Plemię dawnej elity, plemię szlachty moralnej odmawia podporządkowania się prawom demokracji. To znaczy odmawia tego, że może przegrać. Szlachta nie może przestać być szlachtą, tylko dlatego, że nie szlachty jest większość. Stąd, jak to w jednym z filmów Państwu tłumaczyłem, wszystkie aberracje naszego życia publicznego po roku 2015 wynikają z faktu, że przegrawszy dwukrotnie ważne wybory, a potem kolejne. Platforma Obywatelska, czy jakkolwiek tam by się w danym momencie nazywała, bo nie ma znaczenia, czy ta tożsamość lewicowo-liberalna ma swoją emanację polityczną w nazwie Unia Demokratyczna, czy Unia Wolności, czy SLD, czy Platforma Obywatelska, czy jakoś tam LIT, prawda, czy jeszcze jakoś inaczej. Nieważne, jak to się nazywa. Oni po prostu nie uznali tego za żadną demokrację, za żadną przegraną w wyborach, tylko za bunt chłopski. A bunt chłopski, tutaj cytowałem już Państwu Sienkiewicza w Ogniem i Mieczem, ten wspaniały opis szlachty, która pod Piławcami po cały dzień, w całych dniach, wedle opisu bohatera, trzaskała z batów, mówiąc: od czym chamstwo uspokoimy, szabli nie dobywając. Tak samo uznała przegłosowana elita III RP, że ona nie będzie żadnej szabli dobywać, że nie będzie żadnych demokratycznych stosować metod, programów zmieniać, szukać nowych przywódców, na nowo jakoś, prawda, przeorganizować, podbijać serc tego. Nie, no po prostu trzeba chamów wychłostać. No czym? No autorytetami ich wychłostać, prawda? Najlepiej najpierw jacyś tam starzejący się aktorzy, Wolbrychski, Janda, Sztur, jako wielkie autorytety. My tu, pani Holland, do was mówimy na kolana. Co, nie wystarcza? To jeszcze z zagranicy posprowadzać. Jeszcze Timmermansa, jeszcze Normana Davisa, jeszcze Zbigniewa Brzezińskiego, gdyś żył i na starość został człowiekiem roku Gazety Wyborczej, w roku, w którym niczego zupełnie nie zrobił. Sam był zdziwiony, no, ale chodziło o to, żeby go to ściągnąć do chłostania autorytet, nie wiem, Manfreda Webera, no, rezolucję Europarlamentu. Całe 8 lat nieustającej chłosty, nieustającej pogardy dla tej chłostanej hołoty kupionej za 500, która oczywiście na to odpowiada pogardą w przeciwny sposób skierowaną i samym obudzonym u siebie poczuciem szlacheckości. Jeżeli się elita czuje zdradzona przez rzeczywistość, bo to tak jest. W 2015 roku porządek świata uległ naruszeniu i on musi wrócić po prostu. Musi zostać, wiecie, musi wrócić to, co jest oczywiste, że pan jest panem, cham jest chamem. Inteligent jest inteligentem, a to jest wiocha, prawda? Pogardzana, której się tę pogardę okazuje, chociaż z taktycznego punktu widzenia w demokracji jest to samobójstwem. Trzeba zastosować jakieś strategie udowadniania przynajmniej sobie samym swojej wyższości. Spójrzcie Państwo, ja niestety to muszę robić. Wiem, że to na zdrowie dobrze nie działa. Niestety nikt mi nie płaci dodatków za szkodliwe warunki zdrowia, że muszę czytać Gazetę Wyborczą i oglądać TVN. Kto ma mi płacić? Sam sobie jestem sterem, żeglarzem i okrętem. No ale zobaczcie Państwo, co tam jest. Ostatnio przyszedł taki wywiad z panem profesorem Sadurą. Już został profesorem. Ceniłem badania, które robił wspólnie z Gdulą, socjologiczne. Wywiad na krytyce politycznej. Tam opowiada, no niby to jest z punktu widzenia naukowca, ale taki, no bo tam mówi, jest elektorat ideowy, jest elektorat transakcyjny, który cynicznie głosuje tylko na tych, którzy im coś dają,
I oczywiście, oczywiście, zwracam uwagę, oczywiście, gdyby pan Sadura, skądinąd socjolog, który ma jakieś, powinien mieć pojęcie, ale bardziej okazuje się szlachtą moralną niż socjologiem, bo podporządkowuje wiedzę socjologiczną płynącą z badań, czy nawet ze zdrowego rozsądku, temu chciejstwu moralnego szlachcica, powiada, oczywiście po stronie pisowskiego elektoratu jest tylko ten cyniczny, tam nie ma żadnej ideowości. Ideowy jest nasz elektorat demokratyczny, który ma wartości, ma demokrację, a tam się tylko, bo PiS im daje pieniądze, to na nich głosują. Nie ma w żadnym kraju takich pieniędzy, żeby przekupić więcej niż połowę społeczeństwa. Oczywiście, przepraszam, że na poważnie dyskutuję z absurdalnymi oskarżeniami czy tezami absurdalnymi, ale to jest potrzebne do jasności wywodu. Oczywiście 500 plus, 300 plus, coś tam plus, 700, 800, nie wiem, jakieś tam rozmaite obietnice socjalne, które zresztą już zaczęły być powszechnie odbierane jako przesadne rozdawnictwo, dodatkowe emerytury. Tak, to na pewno jakoś tam skłoniło ludzi do głosowania na PiS i w 2015 roku ta obietnica 500 plus na pewno podniosła elektorat i w 2019 roku, kiedy już w skrajnie nieprzyjających warunkach PiS wszedł do Sejmu, PiS zdobył większość w Sejmie rządową, mimo że tym razem w przeciwieństwie poprzednich wyborów wszyscy przekroczyli próg wyborczy i nie było premii z podziału mandatów po tych, którzy progu nie przekroczyli. Oczywiście to też te 4 lata udowadniania ludziom, wyborcom, no mówiąc językiem pisowskim, że spełniają swoje obietnice socjalne, tak to miało znaczenie. Ale przecież PiS miał zawsze stały elektorat, odkąd istniał, już zwłaszcza po 2010 roku. Patriotyczny, przejęty, który uważał, że w Smoleńsku stało się coś strasznego, co powinno nas jako naród przebudzić. Który absolutnie nie kierował się, to już trzeba być wręcz nieuczciwym wobec materii badawczej, jak to robi pan Sadura, żeby wmawiać sobie samemu innym, że nie, my mamy ideowy elektorat, a tam jest sam czysty cynizm, głosują, bo sobie wygłosowują pieniądze. A na rocznice smoleńskie, na Marsze Niepodległości ludzie chodzili tylko dla, a w połowie Marszów Niepodległości kluby Gazety Polskiej stanowiły swego czasu, pamiętam co, i chodzili dla zysków jakichś, tak, bo im tam coś rozdawano. Na pielgrzymki do Częstochowy wiem, też czytałem ostatnio w TOK FM, że chodzą ludzie, żeby się napić i seks uprawiać. Świetne miejsce akurat, bardzo piesza pielgrzymka akurat, dobrze. Ale to też jest element tego dyskursu pogardy. Żeby utrzymać swoje poczucie wyjątkowości, że się jest szlachtą, oczywiście trzeba pozbawić, odmówić jakiejkolwiek uczciwości, jakichkolwiek praw stronie przeciwnej. I to jest znowu odmowa demokracji, ponieważ demokracja wymaga poczucia, my jesteśmy równi. Rozstrzygamy między sobą pewne sprawy, bo jesteśmy obywatelami. Nie dopuszczamy niewolników do głosu, prawda, jak w Atenach czy w Rzeczpospolitej, ale my jesteśmy obywatelami, mamy różne poglądy, ale mamy je, bo w to wierzymy albo w tamto wierzymy. Jeden się myli, drugi ma rację, ustalamy to w drodze demokratycznej, kto w takim razie, czyja racja weźmie górę. A tu, proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę. Ludzie, którzy popierają PiS w dyskursie, na przykład dziennikarze, tak? W dyskursie Gazety Wyborczej, czy TVN-ów, czy Springera, to są ludzie sprzedajni. Oni się sprzedali. Przecież nikt nie może popierać PiS-u z uczciwych powodów. Przecież PiS to jest tylko sobie kupuje ludzi. Tak? No, znowu mam z głupotami dyskutować. Powiedzmy, że po roku 2015 rzeczywiście popieraniu PiS-u mogło dać coś. Ale jeżeli PiS w ogóle doszedł do władzy, to dlatego, że zbudował własne media w pewnym momencie przed 2015 rokiem. Tego nikt nie może odmówić. I zbudował je nie na ludziach, którzy tam szli dla kasy, bo wiedzieli, że w telewizji Republika czy u Karnowskiej zarobią wielkie pieniądze. Raczej nie. Przeciwnie. Pamiętam, naprawdę, może się podobać, nie podobać to, co Tomasz Sakiewicz robi jako szef koncernu medialnego, ale ja pamiętam, że u zarania tego koncernu była decyzja Tomka, żeby mieszkanie po rodzicach jedyne, które miał, zastawić, potencjalnie je stracić. Po to, żeby móc po odebraniu Elżbiecie Isakiewicz Gazety Polskiej prowadzić tę gazetę i mieć na jej rozwój i tamte samolociki wybuchające potem na pierwszej stronie numer po numerze drukować. Potem jak akurat wierzy szczerze, że w Smoleńsku był zamach,
Ja nie wierzę, co ja sądzę o tym, co się stało w Smoleńsku. To znacie Państwo mój film Smoleńsk na zdrowy rozsądek. A jeśli nie, to proszę ten film obejrzeć. Nawiasem mówiąc, jeden z najbardziej oglądanych na tym kanale i myślę, że nic się w nim nie zdezaktualizowało. No więc tak, Tomek i wielu ludzi wierzyło, że w Smoleńsku doszło do zamachu, że stało się coś, co powinno nas jako naród obudzić i byli gotowi zaryzykować własnymi pieniędzmi, żeby to robić. Nie, nikt im żadnych zysków nie obiecywał. Nikt przed 2015 rokiem nie miał przekonania, ani nawet nadziei często, że kiedyś PiS dojdzie do władzy i się odwdzięczy jakimiś tam wielkimi strumieniami pieniędzy dla swoich ludzi. To jest tylko taki element dyskursu pogardy. Dlaczego ludzie głosują na PiS? Bo są podli, bo się sprzedali, bo on ich kupił. Dlaczego jacyś dziennikarze popierają PiS w mediach prorządowych, państwowych czy prywatnych? Bo się sprzedali. Tylko my jesteśmy ideowi, bo tylko my jesteśmy moralną szlachtą. No to w takiej sytuacji, prawda, nie ma miejsca na jakiekolwiek argumenty z porządku demokratycznego. Ci, którzy takie argumenty wysuwają i nawet szczerze nie chcąc władzy PiS-u i chcąc jej zmiany, próbują tłumaczyć tak zwanemu obozowi demokratycznemu, jakaś to jest orwellowska nazwa. Ludzie, którzy właśnie odrzucają podstawę demokracji, czyli odrzucają to, że mogą przegrać, uważają, że wybory są tylko takim rytuałem, który potwierdza ich arystokratyczny, szlachecki status i nic poza tym. Jeżeli nie potwierdzi go, to po prostu nie są wybory, to nie jest demokracja, tylko populizm to ma być, prawda? To się nie liczy, to jest nieważne. To jest jakiś wypadek, przypadek, naruszenie porządku świata. My tego nie uznajemy. Będziemy tłuc łbem w tę ścianę tak długo, aż zrobimy w niej dziurę. Oczywiście prędzej sobie łeb rozwalicie. No właśnie to mówię a propos nadchodzących wyborów. Chyba już zresztą tam powoli ta świadomość się pojawia w obozie demokratycznym tak zwanym, no ale w tym obozie demokratycznym największym wrogiem kto jest? Symetrysta. A kto to jest symetrysta? To jest człowiek, który próbuje jak krowie na rowie wytłumaczyć, słuchajcie, ja jestem socjometrą, mam od iluś lat ośrodek badania opinii publicznej. Jedna lista arytmetycznie nie połączy wyników partii różnych. Jedna lista nie jest drogą na zwycięstwo opozycji, jedna lista jest drogą do przegranej. Symetrysta wykluczyć, zagłuszyć, prawda, zakazać mu głoszenia tych herezji. Jak ktokolwiek tam powiada, no, że PiS swoje poparcie zawdzięcza nie rozdawnictwu, tylko że zrobił parę rzeczy dobrych po prostu. Zakazać symetrysta. Jeżeli jest starcie między szlachtą moralną, która reprezentuje wszystko dobro i złem, czystym złem, to jak można, prawda, mieć jakiekolwiek wąty i nie słuchać wielkiego wodza demokracji? Kult Führera, to jest to, co robi na przykład Gazeta Wyborcza w odniesieniu do Donalda Tuska, żądając, że wszyscy mają mu się bezwzględnie podporządkować w ramach tego, że konieczności, że trzeba wygrać z PiS-em, no to jest przecież czyste Führer Prinzip. Ufaj Führerowi i rób, co każe, ponieważ trzeba wygrać z międzynarodowym spiskiem żydowsko-bolszewickich bankierów, prawda? I tymi całym spiskiem światowym i Führer wie, jak to zrobić. I nie czas na żadne dyskusje. Führer Prinzip. Zasada słuchamy wodza. To jest w ich przekonaniu demokracja, ponieważ demokracja zaczęła znaczyć my, moralna szlachta, a tamci chamstwo. Oczywiście już nie będę się skupiał teraz na analogicznych procesach zachodzących w stronę przeciwną. One są zresztą słabsze, u wygranych emocje są słabsze. PiS, trzeba powiedzieć, kiedy przegrywał wybory, to się jednak temu podporządkowywał. Chociaż oczywiście czuł się szlachtą, ale na tyle silnie, bo tam jest, no przecież Jarosław Kaczyński jest stary inteligent i tam są te inteligenckie nawyki, że zobaczycie, jak chciał zdyskredytować Donalda Tuska, Jarosław Kaczyński, to mówił o lumpie, o wychowywaniu na podwórku, o tym, no, że on jest z warstw niższych, prawda, nie spełniający tych kryteriów inteligenckich. Ale to jednak nie poszło tak daleko, żeby no jakby leksykalnie tak powiadał w 2010 roku, że ludzie wybrali Komorowskiego przez pomyłkę, bo zostali oszukani, tego, ale nie przyjmowało to takiej formy odmowy, przyjęcia do wiadomości. Natomiast teraz od 8 lat ze strony nie plemion, ze strony upadłej elity, ze strony szlachty, której nie chce
chłopstwo czapkować, bo jej nie uważa za szlachtę, uważa się za równie dobre jak ona. Wcale nie widzi powodu, dla której ma głosować, bo pani Janda mówi, a co to pani Janda? No to aktorka gra, mówi mądre rzeczy, jak ktoś jej dobry tekst napisze, jak mówi swoim tekstem, to głupoty. Albo i nie, ale w każdym razie nie jest żadnym autorytetem, żebym ja jej miał słuchać. Tak prosty Polak myśli. Więc w tym momencie, kiedy ta szlachta moralna się zafiksowała na tym, że ona musi odzyskać, ona musi wychłostać tych chamów, Zachód niech ich wychłoszcze, niech ktoś ich wychłoszcze, niech oni w końcu klękną, zdejmą czapki i wtedy znowu będzie tak, jak było. Oczywiście dyby już są tam przygotowywane i pręgierze i szubienice, bo przecież musimy się zemścić na przywódcach tego chłopskiego buntu. Ale dopóki to jest w logice chłopskiego buntu, nie ma mowy o żadnej demokracji. Bo jak po raz trzeci Donald Tusk przegra, to jego zwolennicy nie zareagują. Ups, musieliśmy popełnić jakiś błąd, zgubiliśmy drogę do serca elektoratu, musimy się zmienić, musimy zanalizować sytuację, zamówić badania jakieś. Nie! Będzie jeszcze większy krzyk, że faszyzm, że jest tragedia, że w ogóle apokalipsa, zniża się wieczór świata tego. Chłota nie słucha autorytetów. No. A jak to może być? No nie może być. Po prostu to się musi zmienić. Albo apokalipsa, albo wychodzimy wszyscy, jak ci ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i próbujemy założyć sobie jakąś inną, małą Polskę. Nie wiem, w paru miastach, gdzie jeszcze rządzimy, gdzie nas szanują. Tam jest prawdziwa Polska, prawda? Mają Polską rządzić samorządowcy bezpośrednio w połączeniu z Komisją Europejską na zasadzie takiej targowickiej, a to, co zostało demokratycznie wybrane, demokratycznie w tym wypadku znaczy tylko większością głosów, bo jak mówię, to nie jest żadna demokracja. Chciałbym, żeby była, ale w Polsce nie ma. Ale wiecie Państwo, co jest najgorsze? Że Polska nie jest wyjątkiem pod tym względem. I tu się przyznam do czego się rzadko przyznaję i nie lubię się przyznawać. Nie rozumiem. Rozumiem Polskę. Dzięki długiemu myśleniu, dzięki kundlizmowi Wańkowicza, dzięki wiedzy o tym, czym była Rzeczpospolita Obojga Narodów i czym nie była, jakie warstwy społeczne się nie wykształciły w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a potem był czyściec zaborów, kiedy tym bardziej one się nie mogły wykształcić, a potem było dwudziestolecie międzywojenne, które było tylko walką między dwoma plemionami, między dwoma tożsamościami, która z nich jest tożsamością dominującą, a która ma czapkę zdejmować przed tą drugą. Dzięki temu rozumiem Polskę. Ale przecież to, co stało się w Polsce, stało się i w Stanach Zjednoczonych. W ojczyźnie demokracji, w kraju, gdzie ludzie demokracją oddychają, naprawdę. Gdzie stworzone wszystkie instytucje są w głębokim przekonaniu, że większość wie lepiej. Że większość wie... U nas panuje w Europie przekonanie, że o takich sprawach fachowych typu ekonomiczne rzeczy powinni decydować ekonomiści, o medycznych powinni decydować lekarze, o prawie powinni decydować prawnicy, którzy wszyscy mają swoje hierarchie, prawda, profesorskie, tego autorytety, jak w stadzie pawianów albo jak właśnie w feudalnym księstwie i to oni mają decydować, a ludzie zwykli nie mogą, bo brak im wiedzy. W Stanach jest inaczej. To ludzie decydują, kto będzie naczelnym lekarzem w mieście czy w okręgu. To oni wybierają naczelnego prawnika, sędziów, sądów. To oni wybierają szefa straży pożarnej, wodociągów. I jak się zabawne, ja miałem takie dialogi, zapewne jak robiłem reportaże o samorządzie amerykańskim. Strasznie ciekawe reportaże, które TVP potem w większości do kosza wyrzuciło, bo się układ polityczny zmienił. Właściwie nawet wyleciałem, zanim się zmienił, ale w każdym razie wyleciałem, więc już nikt tego materiału nie wykorzystał, a ja go zabrać ze sobą nie mogłem. Więc jak robiłem te reportaże, takie rozmowy. W Europie ludzie uważają, że szefa na przykład najważniejszego lekarza w mieście, tego nie pamiętam w tej chwili, jak się ta funkcja nazywa, no to powinien wyznaczać jakieś autorytety medyczne, jakieś tam najwyższe autorytety profesorowie od medycyny. Jak to, mówią Amerykanie? No bo wtedy, bo ludzie się nie znają, bo wybiorą kogoś, kto nie ma kwalifikacji. Jak ludzie mogą wybrać kogoś? Przecież ludzie głosują, wybierają dla siebie, więc właśnie wybierają tego, kto ma największe kwalifikacje. Gdyby to jakiś nominował jakieś ciało fachowe, to ono by mogło wybrać kogoś, kto nie ma najlepszych kwalifikacji, bo po linii kolesiowskiej, nie używa się w angielskim, nie ma słowa po linii, ale wyciągnąłem tak, kumpla by jakiegoś tam frakcję tego, ale przecież jak ludzie wybierają, to jest gwarancja, że wybiorą najlepszego. I w tych Stanach Zjednoczonych, gdzie tak od pokoleń jest zakorzenione takie myślenie, co mamy? Mamy to samo. Wygrywa Trump wybory
I nagle elity powiadają, nie, on nie ma prawa wygrać, bo on jest nie od nas. W demokracji mogą wygrywać tylko arystokraci z tej warstwy oświeconej, uprzywilejowanej, a nie, bunt, prawda, totalna odmowa, wsadzimy go do więzienia w ogóle i tak dalej. I Ameryka poszła tą drogą, Unia Europejska, wszystkie kraje idą tą drogą. Coś się stało z demokracją, że jej nie ma. Jest niemożliwa i nie populiści ją zabili. Zabiły ją elity, które uznały, że po prostu one nie mogą przegrać wyborów. Wymówiły tę podstawową zasadę demokracji, że się raz wygrywa, raz się przegrywa. Nie. Demokracja jest taka, że my musimy wygrywać zawsze, bo my jesteśmy uprawnieni do sprawowania władzy. W ten sposób, mniej tutaj plemienność czy tożsamość, w ten sposób powstała jakaś zaraza, która sprawiła, że w praktyce zachodnia demokracja, wciąż z rozpędu tak nazywana, zatraciła to, co jest istotą demokracji, że uniemożliwia wymianę rządu, kiedy rząd fiksuje. Kiedy rządy zachodnie brną w woke, kiedy brną w gender, kiedy brną w wariactwa klimatyczne, robią najgłupsze rzeczy, ale odmawiają podporządkowania się wyrokowi ludzi, którzy i zmieniają. Co wtedy? Wtedy trzeba buntu rzeczywiście, wtedy trzeba rewolucji, wtedy trzeba ich widłami, gilotynami czy innymi środkami brutalnymi od władzy odpędzać. No ale to już nie ma nic wspólnego z demokracją. Nie ma to tych pożytków, które ona daje, bo elita, która odmówiła demokracji, wymówiła tę podstawową umowę demokratyczną, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Nie, nasz wózek jest lepszy, nasz wózek będzie rządził waszym wózkiem, bo my jesteśmy wózkiem szlacheckim. W ten sposób różnymi drogami doszliśmy w ten sam punkt, a ponieważ my doszliśmy trochę wcześniej niż Ameryka i państwa zachodnioeuropejskie, więc znowu się potwierdziła moja zasada, którą od dawna głoszę, że Polska jest trendseterem narodów. No i nie jest to żaden powód do chwały, bo republika jest naprawdę najlepszym urządzeniem społecznym. I teraz już się nie zajmujmy głupotami, tylko zastanówmy się, jak ją odbudować.